Czołem, zapraszam Was na kolejny odcinek Opening Valley. Dzisiaj skupimy się na naszym Hubercie, zobaczymy jak się chłopakowi powodzi i jeśli moje obliczenia są prawidłowe, na koniec tej tury moglibyśmy wprowadzić tutaj jego dziewczynę, ponieważ no, zaczynamy nową turę, więc zaczynamy tą turę, która już jest u McGregorów rozegrana, więc jeżeli skończymy tu grać, czas nam się zrówna. I myślę, że faktycznie moglibyśmy się nad tym zastanowić. Nie pamiętam kompletnie, czy mamy tutaj nianię. Matko, jaki ten dom jest biedny. Ej, ale powinien przyjechać samochód. Aha, dobra, wiem. Nie mamy niani. No właśnie. Ale on ma 6 dni urlopu, więc na razie niech sobie siedzi po prostu może w domu z tym dzieckiem. Ty też za niedługo już będziesz emerytem, więc no, to jest tak naprawdę ostatnia chwila na ożenek. Dziecko w ogóle na ziemi leży. Czemu ty ją tak rzuciłeś na ziemię? Weź ją połóż do końca. Dokładnie, właśnie o tym mówię. Może ewentualnie zainwestowałabym w alarmy. Bo mamy tu tak niewiele, że jak nas jeszcze okradną, to będzie Saigon jakiś. Albo jak nam coś spłonie, to też. Ty masz mało towarzystwa, znaczy mało towarzystwa, masz tam jakiś ubytek towarzystwa. O, więc może byś... Czemu ty kochasz Yvette? Czemu ty kochasz Ginger? Czemu ty kochasz... Zauroczony jesteś w Idzie? Naprawdę w tym mieście każdy z każdym. Może byś do tego żwirka zadzwoni? Co ty na to? No okej. Okay. Rozumiem. Żwirek kręci z muchomorkiem. Z muchomorkiem? Tak, z muchomorkiem! Do Różyczki i do Luca by trzeba było. Później. Ty się zajmij tutaj córeczką swoją. Jakaś baba do ciebie dzwoni. Nadzieja jakaś. Ten chce zatrudnić w ogóle pokojówkę. Z czego, jak ty masz 1200 wszystkiego? O kurczę, włosy ma. Rude. No oczywiście mordka typowo kosmiczna. Się boję, że pozbycie tej karnacji nie będzie tak łatwo. No kurde, co ja mam z tym zaglądaniem Simą przez szczęki ostatnio? Gdzie to dziecko? Gdzie to dziecko? No pokaż mi to dziecko! No nie chce się pokazać dziecko, no. Dziecko już idzie grzebać w kiblu. Dziecko nie idzie grzebać w kiblu, bo dziecko dostanie zabawkę. Dziecko się nie martwi. Nocnik też dostanie. Wszystko dziecko dostanie. Tylko musimy na to wszystko dopiero zarobić. Tatko, weź posadź to dziecko od razu, bo... Nie siebie, dziecko! Bo to dziecko widziałam, że potrzebuje. I ty masz złotko, więc może udałoby się podać temu dziecku mądre mleko. Dziecko! Nie uciekaj, tylko żłob to. Bo tu tatuś musi cię nauczyć chodzić. 2 seconds later. No ta, pouczone, super. No jak zawsze coś, nie? Dobra, olał to. Jestem z niego bardzo dumna. Posadź tego farfocla jeszcze na kiblu. Super. Tam farfocel się sobą zajmie. I też musiałbyś iść spać powoli. W ogóle ty masz tak bardzo parszywie z zabawą, a nie ma w tym domu nawet jak sobie tej zabawy tutaj poprawić. Taka nieciekawa sytuacja. Cóż, no iść spać na razie. Jedyna opcja to jest ten teleskop, ale wolałabym, żebyś sobie darował. Dobrze, Hubercik ma dzisiaj wolne, więc mógłby tego szczyla wysadzić na nocnik. I co, coś do tej zabawy bym ci kupiła, chociażby jakiś regał z książkami, cokolwiek. Bo tak to serio trochę bieda. Wydam ci kawałek kanapy, może nawet kawałek telewizora takiego taniego ci dam. Na więcej nie licz. Wiesz co, może byś sobie zaprosił tą swoją Ashlyn, o ile jest w domu. A to nie jest takie oczywiste. Tak myślałam. I szczerze mówiąc, czuję, że to też nie będzie za długi odcinek, bo no, nie będzie się tu wiele chyba działo. Dziecko drogie, jesteś nieszczęśliwe, bo jesteś głodne, więc odejdź od tego kibla. Tata cię już nakarmi. Oj, malutka chyba się zesra w gacie, bo idzie spać. I nie zdążymy jej wysadzić na nocnik. No trudno. No i się zesrało dziecko. Aha, mamy przewijak. Super. Nie trzeba myć tego dziecka.
W sensie nie trzeba go specjalnie myć. Tak zabrzmiało, ja bym go w ogóle nie chciała myć. Weź posprzątaj to, co te dziecko narozrabiało. Jakieś stare butelki powyrzucaj, bo jeszcze się potruje. Dobra, ty wstaniesz, stary pędraku. I zadzwonimy po tą nianię jednak, bo kurczę... Fajnie byłoby wykorzystać ten urlop, skoro jest, tylko... Jak on by chciał jeszcze awansować, ma 5 dni do bycia emerytem, no to tak trochę goni nas czas. Dobrze, od 9 będzie niania, więc możesz posprzątać i nakarmić to biedne dziecko. Bo to biedne dziecko jest znowu głodne. To biedne dziecko ma jakiś kosmiczny apetyt. No, fest, że on jej tu sprzątnął tą butelkę. Żulix. Młoda się już prawie w ogóle nauczyła toalety, więc jest okej. Okay. Hubercik za godzinę idzie do pracy, więc może zje już w robocie. Mam nadzieję, że niania się tutaj dobrze naszą Galateą zaopiekuje, bo w ogóle wydaje się nie zauważać, że to dziecko dziwnie wygląda. No, ja jestem wyspana, niania, halo, co za głupia baba. No i będzie do tego łóżeczka wkładała. W sumie to sprytne, nie musisz się nią zajmować teraz, nie? Niania, a ja robię w gacie. No i fajnie, i on zdąży wrócić, niania pójdzie do domu i on będzie musiał ją przewijać. Za sprytna baba, wszystko ma wyliczone. Oczywiście awansu nie przyniósł, bo Borok nie ma studiów. No właśnie, dziecko śmierci, przewin je. Czemu oni się przestali? Naprawdę wkurzyłeś się na dziecko o to, że się zesrało w gacie? Ty jesteś straszny. A byli najlepszymi przyjaciółmi, bo widziałam właśnie, że Minka zleciała. Cóż, nie każdy jest stworzony do bycia ojcem. Dziecko, nie wkurzaj mnie, czemu ty się nie chcesz uczyć? Bo co, bo spanie? Okej, okay, ten odkrył gwiazdę, dostał sobie pieniążki. Cieszę się bardzo. Bo pieniążki to nam się naprawdę tutaj przydadzą. Co, zesrała się już? Jeszcze nie. No to jeszcze może zdążysz ją wysadzić na nocnik. No kurde! Chodzi o to, że macie tą relację taką skopaną przez to... Ale to czekaj, to ty jesteś na nią zły. Ona na ciebie nie jest. Ona powinna grzecznie siedzieć na tym kiblu. Przytul ją, pocałuj, przytul. Nie obchodzi mnie, że chce ci się spać. Zdupcyłeś sprawę, to teraz cierp. W końcu. Kurde. I idź spać, bo do pracy nie pójdziesz. Aha. No dobranoc. Chyba dzisiaj wykorzystam jednak ten dzień urlopu, bo kompletnie mu się posypał potrzeby. Naprawdę. Nie idziesz do pracy, bo ledwo żyjesz. Za to cię naprawdę przepraszam. Bycie samotnym rodzicem nie jest proste. Jest sobota, więc możemy zadzwonić po Ashley, jak jest już w domu. I możemy po prostu ją już za chwilkę wprowadzać. Jest godzina 17, więc akurat się kończy tura. Wiesz co, masz dziurę w kiecy. Któż to, któż to? Nie no, Cassidy, nie witaj, będziecie się bili przecież. Zapomniałam na śmierć. O, jest 18, więc możemy się z nią ożenić. O, proszę. Nie no, sama niech się wprowadzi. Tam za wiele pieniędzy nam nie przyniesie do domu, ale no wiecie. Nie dla pieniędzy ją tutaj bierzemy. Nazwisko oczywiście po Żulu. 5800? Wy aż tyle hajsu mieliście? No kurczę, super sprawa, żyć nie umierać. Więc teraz jeszcze wam zrobię szybką noc poślubną. O godzinie 18. Można i tak. Ona chce dziecko. Ale to może niech ten mały farfocel nam podrośnie. Wiesz co, może byś podał coś do zjedzenia, jak już żonę zaprosiłeś. W sensie, jak już się oświadczyłeś i masz już żonę, to pokaż, że potrafisz o nią zadbać. A czy ty znasz Galateę w ogóle? Nie znasz? To idź ją, nie wiem, przytul? Możesz tak po prostu podejść do obcego dziecka i je przytulić? O, 6 na 2. To wiesz co, to weź tutaj popracuj nad tą relacją z nią. No bo notabene to będzie twoja córeczka. Co prawda jej nie urodziłaś, no ale wiecie. I co, miśki, musielibyście iść spać może, tylko że tobie się w ogóle spać nie chce. Jemu tak trochę też średnio.
bo on się już oczywiście wyspał. Oczywiście 4 rano, farfocel już na nogach. Farfocel w ogóle śmierdzi, bo się zesrał w nocy, na to wychodzi. Tylko ona już jest przewinięta, więc ją trzeba po prostu wykąpać. Wstawaj, tata. Tata, dziecko, dziecko brudne. No strasznie krótkie mi te odcinki dzisiaj wychodzą. Już minęły 4 dni. Jak widzicie, Ashlyn czuje się tutaj jak u siebie w domu. Bardzo szybko się tutaj zadomowiła. Przez najbliższy czas będzie pracowała nad relacjami z Galateą, bo chciałabym, żeby no, ona ją może nie tyle adoptowała, ile po prostu traktowała jak swoją. Bo tutaj w Simsach w 20 ta adopcja to tak nie działa w taki sposób, jakbym chciała, żeby działała. Tym samym, jak widzicie, u McGregorów zrobią się troszkę luźniej. Jeszcze chciałabym faktycznie wynieść stamtąd Patryka jakoś, ale to już nie w tym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, cześć!